Ryby występują w szerokiej gamie różnorodnych form i rozmiarów. Niektóre gatunki ryb, zwłaszcza te, które spożywamy, zazwyczaj są małe i łatwo je złowić. Jednak niewielka grupa niezwykle ogromnych ryb często stawia rybakom wyzwania, zmuszając ich do walki z nieprzewidywalną potęgą głębin oceanicznych. Dziś odkryjemy te niezwykłe chwile, kiedy ludzie triumfowali nad najwspanialszymi i najbardziej nieuchwytnymi stworzeniami natury. Od groźnych rekinów po kolosalne tuńczyki błękitno-płetwe i gigantyczne marliny. Te 20 największych połowów wszechczasów przesuwa granice ludzkiej siły i wytrzymałości. Jeśli zostawisz łapkę w górę i napiszesz komentarz ryba, to przypnę ci serduszko. Oglądaj do końca, jeśli chcesz poznać największe i najdziwniejsze ryby. Żyjący dinozaur. Ostatnio rybacy złowili naprawdę wielkie, żyjące stworzenie, które było niewiarygodnie ogromne. Mierzyło około 3 metrów długości. Niektórzy mówili, że wyglądało jak żyjący dinozaur, ale to może być przesada. Ta olbrzymia ryba, z pewnością robi wrażenie, była naprawdę duża, ale według szacunków miała jedynie około 100 lat, więc nie pochodziła z czasów dinozaurów, kiedy one żyły i świętowały swoje super stare urodziny. Ludzie mają tendencję do robienia rzeczy bardziej ekscytującymi niż powinny być, ale mimo to ryba była zarówno stara, jak i wielka. Miała około 3 metrów długości i ważyła od 225 do 270 kg. Okazało się, że była to gigantyczna jesiotr, złowiony przez człowieka w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Jego rozmiar zaskoczył wszystkich i pomógł zrozumieć, jak naprawdę stary był ten okaz. Może jego rozmiar wynikał z zanieczyszczeń w wodzie, które mogły wywołać pewne zmiany, ale to raczej coś, o czym przeczytałoby się w komiksie. Dla ludzi, którzy kochają wędkowanie, złowienie tej ryby było naprawdę wyjątkowym doświadczeniem, które zdarza się raz w życiu, nawet jeśli nie było dokładnie tym, czego rybak szukał. Kliknij dzwoneczek, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi odcinkami. Sum o wadze 280 kg. Pewien szczęściarz, który uwielbia łowić ryby, przeżył niesamowitą przygodę w roku 2015. Powstał wtedy niesamowity film, na którym udało mu się wyciągnąć ogromnego suma z rzeki we Francji. Ta ryba była zupełnie inna niż te, które zwykle się widuje. Był to olbrzymi sum, mający aż 2,5 metra długości i ważący około 113 kg. Potrzebował wiele wysiłku, aby wciągnąć tego potwora na swoją łódź. Musiał pchać i ciągnąć z całych sił, walcząc i pocąc się, zanim w końcu udało mu się złapać suma na pokład. Nic dziwnego, że świętował swoje zwycięstwo nad tą ogromną rybą. Sum był tak ogromny, że potrzeba było 3 mężczyzn, aby go przenieść. Gdy postanowili wypuścić suma z powrotem do rzeki, stanęli obok niego i naprawdę można było zobaczyć, jak ogromna była ta ryba. Tuńczyk błękitno-płetwy, oceaniczne złoto. Ile byłbyś w stanie zapłacić za tuńczyka z tokijskiego targu rybnego? Powiedzmy, że kosztuje on $30, ale co jeśli powiedziałbym ci, że ktoś zapłacił szokującą kwotę $3,100,000 za jednego tuńczyka? To prawda. A Japanese restaurant owner has paid a record $3.1 million for single Pacific bluefin tuna. Japoński właściciel restauracji zapłacił rekordową kwotę $3,100,000 za jednego błękitno-płetwego tuńczyka na słynnym tokijskim targu rybnym. Była to aukcja specjalnego gatunku tuńczyka, błękitno-płetwego z Pacyfiku. Nie był to zwykły rybny okaz, ale bardzo wyjątkowy tuńczyk, który w 2019 roku, tuż przed wschodem słońca, ważył 277 kg. Wtedy rozpoczęła się zacięta licytacja wśród największych graczy tokijskiego przemysłu rybnego. Choć może to brzmieć jak żart lub scenariusz z taniego filmu, to wydarzenie miało miejsce naprawdę. Na koniec właściciel sieci popularnych restauracji sushi zapłacił niewyobrażalną sumę, by zdobyć tę cenną, lecz zagrożoną wyginięciem rybę. Nie ma co ukrywać, Japonia naprawdę kocha ryby i tuńczyka. Spożywa ich więcej niż jakikolwiek inny kraj na świecie, co niestety prowadzi do nadmiernych połowów. Błękitno-płetwy tuńczyk jest na granicy wyginięcia. Niestety zakup jednej wielkiej ryby nie rozwiąże tego problemu.
Wydaje się, że ten sushi potentat nie zamierzał zajmować się tym problemem, lecz jedynie chciał się popisać swoim bogactwem i zdobyć prestiżową nagrodę. Ogromny homar. Wyobraź sobie naprawdę wielkiego homara, ważącego 27 kg. Już sama ta myśl jest trudna do zrozumienia, nie wspominając o tym, jak trudne musiało być dla rybaka, który go złapał, aby go podnieść. Jednak to zwykły dzień dla rybaka, który ma do czynienia z olbrzymimi zwierzętami morskimi, mając nadzieję, że nie odniesie przy tym obrażeń. Ten homar to największy, jaki kiedykolwiek został złowiony w stanie Maine, mierząc około 100 cm i ważąc tyle, co 3-letnie dziecko. Eksperci twierdzą, że homar mógłby poważnie zranić człowieka, ponieważ jego szczypce są niezwykle silne i mogą z łatwością złamać rękę. Kapitan poprosił o pomoc patrol morski, aby poradzić sobie z tym wyjątkowym połowem, a rybacy znaleźli to zabawne i nazwali homara Rocky z powodu jego niebezpiecznego prawego szczypca. Choć ustanowienie rekordu tak dużym homarem jest niesamowite, nie warto ryzykować obrażeń, więc rybak postanowił wypuścić go z powrotem do oceanu, aby uniknąć kontuzji i ewentualnych pozwów. Światowy rekord paddlefish w Oklahomie. W Oklahomie złowiono dużego paddlefisha, który ważył 74 kg. Był tak ogromny, że pobił rekord stanu i światowy rekord dla tego gatunku ryb. Szczęśliwcem, który go złapał, był Grand Raider z Wichita w stanie Kansas. Był niesamowicie podekscytowany, że udało mu się złowić tego olbrzymiego paddlefisha i zapisać się w księdze rekordów. Paddlefisze są bardzo starymi rybami, ponieważ od momentu pojawienia się w zapisach kopalnych, które sięgają 120 do 125 milionów lat wstecz, niewiele się zmieniły. Mimo że istnieją od tak dawna, te ryby mają swoje problemy. Nic dziwnego, ponieważ ludzie łowią je zbyt często i niszczą ich siedliska, co zagraża ich przetrwaniu. Żółtopłetwy tuńczyk. W podwodnym świecie wszyscy są zgodni co do tego, że ludzie naprawdę lubią tuńczyki. Ludzie z całego świata są szczęśliwi, kiedy widzą tę rybę, a dla niektórych pasjonatów wędkarstwa złowienie tuńczyka jest jak odnalezienie skarbu, a jego jedzenie to prawdziwa uczta. Teraz przeniesiemy się do roku 2012, aby opowiedzieć o rybaku imieniem John Petrusku. Wyruszył on na bardzo wyjątkową wyprawę wędkarską, mając nadzieję na złowienie czegoś niesamowitego. Ku swojemu zaskoczeniu nie miał pojęcia, że skończy łowiąc największego żółtopłetwego tuńczyka, jakiego kiedykolwiek złowiono za pomocą wędki. Kiedy w końcu udało mu się wyciągnąć rybę, ważyła ona niesamowite 200 kg, co było o ponad 7 kg więcej niż poprzedni rekordzista. Mimo że było to niezwykłe osiągnięcie, nie stało się ono oficjalnym rekordem świata. Zostało zdyskwalifikowane, ponieważ członek załogi pomógł Johnowi trzymać wędkę. Zasady i prawnicy czasami potrafią zepsuć coś wspaniałego, ale mimo to ryba ta jest jednym z zaledwie 4 przypadków, w których rybacy złowili żółtopłetwego tuńczyka ważącego ponad 180 kg, co czyni to wyjątkowym osiągnięciem. Niektórzy ludzie poświęcają wiele czasu, aby złapać naprawdę dużą rybę. Przykładem jest Jeff Wright, który dokonał czegoś niesamowitego w zaledwie 25 minut. Jeff uwielbiał wędkować i znajdował się na wodach w pobliżu Ocean City w stanie Maryland. Miał silną chęć złapania ryby, która dostarczy mu prawdziwej walki. Wkrótce zorientował się, że to nie jest zwykły połów, bo walka była trudna. Okazało się, że złowił ogromną rybę znaną jako mahi-mahi. Po długiej i intensywnej walce w końcu ją wyciągnął. Ryba ważyła 33 kg, co pobiło rekord najcięższego mahi-mahi złowionego w Maryland. Co jeszcze bardziej niesamowite, Jeff trenował jedynie przed zawodami w łowieniu marlinów. Był całkowicie zaskoczony tym niespodziewanym osiągnięciem. Jaką największą rybę udało się wam złowić? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. Granik olbrzymi. Grupa rybaków wypłynęła na wody Florydy z jednym jasnym celem – złowić olbrzymiego granika olbrzymiego i następnie go wypuścić. Nie wiem, dlaczego chcieli to zrobić i szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale może miało to coś wspólnego z alkoholem. Wiedzieli, że ich łódź waży 250 kg, więc szukali ogromnego granika i rzeczywiście go znaleźli. Ten dziwnie wyglądający gigant według szacunków ważył od 270 do 360 kg, co było cięższe od samej łodzi. Powiem wam, że wyglądał naprawdę dziwnie.
Granik olbrzymi wyglądał jak ryba, która mogłaby powstać w jakimś wyszukanym hollywoodzkim studiu filmowym, ale była jak najbardziej prawdziwa. Z jakiegoś powodu rybacy byli bardzo podekscytowani tym, że znaleźli takiego, który mógłby nawet przewrócić ich łódź. 13-metrowy rekin młot. Kilka lat temu grupa wędkarzy z Florydy stała się sławna w telewizyjnych wiadomościach. Mieli niesamowite doświadczenie, łowiąc w pobliżu wyspy Sanibel na Florydzie. Szczęśliwi mężczyźni złowili 13-metrowego rekina młota. Wędkarze używali płaszczek jako przynęty, co okazało się ulubionym jedzeniem rekina młota. Mieli nadzieję na złowienie czegoś dużego, ale nie spodziewali się, że uda im się złapać tak wielkiego rekina. Kiedy zdali sobie sprawę, co złowili, byli bardzo zaskoczeni i nie mogli uwierzyć we własne szczęście. Rekin młot oddalił się od brzegu na około 180 metrów, więc mężczyźni musieli walczyć z tą ogromną rybą przez ponad 30 minut, aby przyciągnąć ją bliżej plaży. Chcieli dokładnie obejrzeć ten imponujący okaz i zrobić kilka zdjęć, aby móc zapamiętać ten moment. Po zrobieniu zdjęć zdecydowali się wypuścić rekina z powrotem do morza. Byli pod wrażeniem jego niesamowitej siły i cieszyli się ze swojego wyjątkowego bliskiego spotkania z tym pięknym stworzeniem. Niemniej jednak rekin nie wydawał się zbyt zadowolony z niespodziewanej wizyty na plaży, ale można śmiało powiedzieć, że wolał ocean niż suchy ląd. Największy krab. Łowienie krabów na Alasce znane jest jako najbardziej niebezpieczna praca w Stanach Zjednoczonych. Eksperci zajmujący się badaniem zawodów twierdzą, że więcej osób ginie wykonując tę pracę niż jakąkolwiek inną. Aby lepiej zrozumieć skalę niebezpieczeństwa, na każde 100 tysięcy osób pracujących w tej branży ponad 300 traci życie. Wielu innych doznaje poważnych obrażeń, zazwyczaj od wielkich maszyn, ale najczęstsze przyczyny śmierci to utonięcia i zamarznięcie w zimnie. To są bardzo realne zagrożenia, którym stawiają czoła odważni mężczyźni i kobiety, którzy decydują się na tę dobrze płatną pracę. Ich życie to ciągłe ryzykowanie, ale mają nadzieję na specjalny moment, jak ten, który wydarzył się na wiosnę 1980 roku. Wówczas grupa rybaków z Alaski przeżyła niezwykłą przygodę podczas swojej wyprawy. Natknęli się na samotnego kraba gigantycznych rozmiarów. Ten wspaniały skorupiak ważył ponad 15 kg, co czyniło go niezwykłym odkryciem. Wszyscy byli zdumieni tym kolosalnym stworzeniem, spekulując, że mógłby on wyżywić dużą rodzinę przez cały tydzień, a może nawet dłużej. Daj łapkę w górę, jeśli te gigantyczne ryby zrobiły na tobie wrażenie. Twoje wsparcie naprawdę się liczy. Tygrysie rekiny, potwory oceanów. Tygrysie rekiny zazwyczaj są drapieżnikami, które polują na inne stworzenia, ale czasami ludzie przypadkiem łapią naprawdę wielkie osobniki. Niektórzy celowo na nie polują, aby zdobyć trofea albo z zemsty. Tygrysie rekiny są jednymi z najniebezpieczniejszych i najbardziej przerażających rekinów na świecie, porównywalnymi do żarłaczy białych. W Australii tygrysie rekiny są znane z atakowania surferów, a przez liczne polowania w ostatnich latach te stworzenia są bliskie zagrożenia wyginięciem. Ludzie intensywnie polują na nie w celach zdobycia trofeów. Największe tygrysie rekiny, jakie kiedykolwiek złapano, miały długość 5 metrów. Istnieją także szalone historie o tych stworzeniach, jak ta o rybaku imieniem Matthew, który podobno złowił olbrzymiego tygrysiego rekina u wybrzeży Byron Bay w Australii w roku 2015. Historia ta stała się bardzo popularna w internecie, ponieważ Matthew twierdził, że złapał rekina, gdy ten połknął mniejszego rekina młota, którego próbował złowić. Niezależnie od tego, jak prawdziwa jest ta opowieść, to niewątpliwie fascynująca historia o naprawdę dużym rekinie. Zostaw subskrypcję i bądź częścią naszej społeczności. Miecznik ważący 340 kg. Bill i Debbie byli parą, która z niecierpliwością czekała na wyjazd na ryby w okolicach Florida Keys. Niestety ich plany zostały pokrzyżowane przez niesprzyjającą pogodę. Zrezygnowani, ale nadal zdeterminowani, cierpliwie czekali na bardziej sprzyjający dzień. Ich wytrwałość opłaciła się, kiedy w końcu wyruszyli na długo wyczekiwaną wyprawę i spotkali się z czymś niesamowitym. Para z powodzeniem wyciągnęła ogromnego miecznika, który przekroczył wszelkie ich oczekiwania. Ten niezwykły połów pobił długoletni rekord ustanowiony w roku 1978 przez Stephena Stanforda,
który złowił wtedy miecznika ważącego 278 kg w pobliżu Key Largo na Florydzie. Ważący imponujące 340 kg, ten miecznik uczynił ich wyprawę niezapomnianą, a wszystkich pozostawił w podziwie. Napisz w komentarzu, jaka ryba była dla ciebie najbardziej imponująca. Czekam na twoje opinie. Wielu ludzi boi się żarłaczy białych i innych gatunków, które wydają się niebezpieczne, ale warto wiedzieć, że to właśnie żarłacze bycze odpowiadają za największą liczbę ataków na ludzi. Te przerażające stworzenia często można spotkać w ciepłych wodach i potrafią pływać na długie dystanse. Nie są one wybredne. Jeśli chodzi o miejsce pływania, mogą to być oceany, ujścia rzek, a nawet same rzeki. Żarłacze bycze nazywane są również rekinami Zambezi, ponieważ często zapuszczają się do rzeki Zambezi w poszukiwaniu pożywienia. W roku 2009 naukowcy zmierzyli największego żarłacza byczego złowionego podczas badań w estuarium Brit. Ta ogromna samica miała imponujące 4 metry długości. Nie powiem, jak duże były jej zęby, ale nie chciałbym tego sprawdzać. Zespół badawczy oznakował rekina, wypuścił go na wolność i obserwował przez kilka dni. To, co odkryli, było naprawdę przerażające. Rekin na chwilę wypłynął na morze, ale większość czasu spędzał leniwie obserwując łodzie na rzece oraz rybaków na brzegu. Wyglądało to tak, jakby badała ich jako potencjalne źródło pożywienia. Może nawet robiła notatki, gdzie najlepiej można coś przekąsić wzdłuż rzeki, tworząc przewodnik kulinarny dla innych rekinów. Ogromny łosoś królewski. Statystyki mówią, że przeciętny człowiek na świecie waży od 60 do 80 kg. W tym kontekście ciekawe jest, że łosoś królewski trzyma światowy rekord jako największy złowiony okaz, ważący 44 kg. To więcej niż większość dzieci. Ta ryba była cięższa niż niektórzy ludzie, a złowił ją mężczyzna o imieniu Les Anderson na Alask w 1985 roku. Łosoś królewski jest wysoko ceniony i uważany za wyjątkową zdobycz w wodach Alaski. Kiedy Les Anderson złowił tę olbrzymią rybę, wędkował w rzece Kenai, która była wtedy znana z dużych łososi królewskich, choć najbardziej słynęła z tych mniejszych. Ta ryba jednak była wyjątkowa, miała aż 152 cm długości. Prawdopodobnie była jeszcze większa, gdy Les ją złowił, ale musieli załadować ją na ciężarówkę, aby ją zważyć. Niestety tego dnia na Alasce było gorąco, a ryba musiała przetrwać 7 godzin w palącym słońcu. Można sobie tylko wyobrazić, jak trudne to musiało być. Ryby tej wielkości są rzadkością, a złowienie takiej, która waży więcej niż większość dzieci, to moment, kiedy natura pokazuje swoją ogromną siłę, której nie da się kontrolować. Jeśli lubisz nasze filmy, daj łapkę w górę i wspieraj nasz kanał, to dzięki tobie możemy tworzyć więcej. Nowy światowy rekord szczupaka w Bułgarii. W Bułgarii wędkarze biją rekordy jeden po drugim, jeśli chodzi o szczupaki. Pewien wędkarz o imieniu Piotr Filipow, zapalony łowca z Bułgarii, wcześniej złowił kilka całkiem dużych ryb, ale tym razem trafił na coś, co przebiło wszystkie jego wcześniejsze osiągnięcia. Był to tak ogromny okaz, że pobił dotychczasowy światowy rekord z dużą przewagą. Ogromny szczupak został złowiony na wędkę i ważył niesamowite 25,3 kg oraz mierzył 140 cm. Według samego wędkarza do tego wyczynu używał dużych przynęt i łowił w miejscach, których wcześniej nigdy nie próbował. Szczególnie upodobał sobie łowienie w głębokich dołach, co w końcu doprowadziło go do złapania tej bestii w jeziorze, które przeszło znaczne zmiany. Zauważył, że nie ma już w nim małych ryb, co było wyraźnym sygnałem, że gdzieś tam czai się gigantyczna ryba, pochłaniająca wszystko, co napotka na swojej drodze. Ostatecznie miał rację. W jeziorze rzeczywiście krył się gigantyczny szczupak, a tego dnia to on go złowił. Warsaw Grouper. Określenie wieku ryby może być dość trudne. To nie jest coś, co można łatwo wyjaśnić w ciągu kilku sekund, ale są eksperci, którzy potrafią to zrobić i najprawdopodobniej mają rację. W roku 2020 złowiono naprawdę dużego Warsaw Groupera, który ważył 159 kg u wybrzeży południowo-zachodniej Florydy, używając haczyka i linki. Naukowcy, którzy później zbadali rybę,
stwierdzili, że miała około 50 lat. To nie znaczy, że gruper przechodził kryzys wieku średniego, ale to oznacza, że jest to najstarsza ryba, jaką znaleźli w swoim programie badania wieku ryb. Nie jest więc zaskakujące, że 50-letnia ryba o wadze 159 kg trafiła na pierwsze strony gazet, ponieważ jeśli spojrzysz na wiadomości z dowolnego dnia, zobaczysz coś lub kogoś w tym samym wieku i wadze na pierwszej stronie. Gigantyczna płaszczka. Niezależnie od tego, jaki zawód wykonujesz, faktem jest, że naukowcy uwielbiają bić rekordy świata. Zawsze mają silne pragnienie, aby zrobić coś lepiej niż wcześniej i czasami faktycznie im się to udaje. W 2015 roku naukowcy pracujący na rzece Mekong w Tajlandii dokonali niesamowitego odkrycia. Znaleźli naprawdę dużą płaszczkę, która ich zdaniem mogła być największą słodkowodną rybą, jaką kiedykolwiek widziano. Oczywiście wielu ludzi mogłoby spierać się o te rekordy świata, zwłaszcza ci, którzy sami łowią ryby. Ale spójrzmy na fakty. Ryba była ogromna, miała około 2,5 metra szerokości, 4 metry długości i ważyła od 320 do 360 kg. Trudno zaprzeczyć, że ryba była naprawdę, naprawdę duża. Naukowcy pobrali niewielkie próbki jej genów, ostrożnie mierzyli i identyfikowali ją. Była tak duża, że eksperci, którzy pomagali w jej badaniu, nadali jej zabawne przezwisko – ta duża. Płaszczka została złowiona na głębokości około 20 metrów i wkrótce po tym wypuszczona z powrotem do wody. Naukowcy rozumieją, że nie trzeba krzywdzić niewinnych zwierząt, aby bić rekordy świata. Może nie są najlepsi w wymyślaniu zabawnych przezwisk, ale z pewnością wiedzą, jak dbać o zwierzęta. Bassa prążkowany – pierwsze trofeum młodego rybaka. Dla wielu rodzin nie ma nic ważniejszego niż wspólna wyprawa na wodę, aby złowić coś wyjątkowego. Co złowisz, to zupełnie inna sprawa, ale zawsze przyjemnie jest usiąść na łódce i zmagać się z rybą, nawet jeśli ostatecznie wypuścisz ją z powrotem do wody. Rodzina Smedleyów od lat łowi ryby w tej samej zatoce. Udało im się złapać wiele ryb ważących ponad 18 i 22 kg, ale zawsze umykały im te ważące 27 kg, aż do momentu, gdy ich najmłodszy syn postanowił spróbować swoich sił. To on jako pierwszy w rodzinie złapał 27-kilogramowego bassa prążkowanego i to naprawdę dużego. To całkiem niezłe osiągnięcie jak na pierwszy połów, przyznajcie. Wędkarstwo to trudny sport, nawet w najlepszych warunkach, ale zawsze miło jest usłyszeć o rodzinach, które wspólnie łowią największe ryby na świecie. Może następnym razem młodzieniec spróbuje złowić jedną z tych 700-kilogramowych ryb. Kalmar to naprawdę fascynujące stworzenie. Rośnie bardzo szybko, ale żyje tylko przez około rok. W tym czasie osiąga swoje maksymalne rozmiary, ma mnóstwo potomstwa, a następnie umiera. To trochę jak ludzka egzystencja, ale znacznie krótsza. W roku 2009 pewna para wybrała się do Waszyngtonu, aby złowić łososia. Jednak podczas ich wyprawy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Ich żyłka zaczepiła się o coś znacznie większego niż się spodziewali. Coś o wiele większego niż zwykły łosoś. Kiedy wciągnęli to na pokład, zobaczyli długie ramiona, miękkie ciało i zupełnie innego zwierzęcia. Był to olbrzymi kalmar Humboldta. Nie znam dokładnej wagi ani wielkości tego kalmara, ale ze zdjęcia można zobaczyć, że był naprawdę ogromny. Wyobraź sobie, jak podekscytowani i zaskoczeni musieli być. Prawdopodobnie spodziewali się, że złapią kilka łososi i spędzą zwykły dzień na łowieniu, ale natura potrafi zaskoczyć. Złowienie jednego z największych kalmarów w historii to niewiarygodne szczęście. Chyba, że nie lubisz kalmarów, wtedy to mógłby być koszmar. Aligatorożer, ryba gigant z Ameryki. Jeśli jesteś taki jak ja i niewiele wiesz o aligatorożerze, to pewnie nie masz pojęcia, że jest to jedna z największych ryb słodkowodnych w Ameryce Północnej. Jest niezwykle długi, smukły i osiąga olbrzymie rozmiary. Niespodziewanie zdobył popularność wśród wędkarzy, którzy dzielą się swoimi przygodami na YouTube. Niedawno grupa doświadczonych wędkarzy postanowiła wyruszyć na wyprawę, aby odnaleźć tę zagadkową rybę. Ku ich zaskoczeniu udało im się złapać największego aligatorożera, jakiego kiedykolwiek widzieli. Ryba ważyła aż 141 kg i miała 2,34 m długości.
to naprawdę niezwykłe wydarzenie dla każdego wędkarza, niezależnie od jego doświadczenia.